Cześć, to znowu my. Mamy nadzieję, że już się przyzwyczailiście do roweru Błażeja. No i oczywiście do nas, do Wojtusia, do Martusi i do Wojtusia. Rower Błażeja jeździ od poniedziałku do piątku. W tym tygodniu jeździmy trochę krócej, ale to trochę szybciej, ponieważ trwa Tour de Pologne. Już uruchamiamy telefon Błażeja 0800 120 326. Mówcie, co macie dla nas, bo my dzisiaj mamy dla was... Kto jest autorem, jaki nosi tytuł ten utwór, co wysłuchaliśmy przed chwilą? No bo... Czy o to chodzi? Tak, dokładnie. Lecimy tym, co widzimy za nami. Jak to? Siadamy na 30 piętro, parę przełączników i w górę. Kosmiczne będzie miało miejsce, będziemy brali udział w 12 osób. W programie na przykład. No właśnie, co jutro? To, żeście przyszli do nas do studia za rozmowę. Następnym razem będzie na pewno dłuższa, a teraz was poprosimy, żebyście nam może coś zagrały. Jasne, że zagramy. Okej. Jakiś taki jesteś, tak słyszałem, że podobny do mnie jesteś niby. No niby tak, tak no. Mówią, ale... Ale to nie wiem, czy to jest prawda. To zaraz się dowiemy. Co mamy zrobić, żebyśmy nie byli do siebie podobni? Właśnie, naszymi gośćmi są panie... Typ kolorystyczny, chłodny. Nie mylić z datą urodzenia i z temperamentem. To na znaczy, pewno pod względem temperamentu... Na twarzy, czy... Nie. To wyjaśnimy. Za chwilę zaprosimy. Tak jest. To co robimy? Proszę, zapraszam. Ja siadam. Dziewczyny, chodźcie może... Wojtek ma właśnie dokładnie taki dres srebrny. Podobny do Wojtka. Złoto symbolizuje barwy ciepłe, srebro barwy chłodne. Lepiej? Dobrze, to jakby świadczy o tym, że jest to typ chłodny kolorystycznie. Ja jeszcze... chłodny? Tak. Dlatego ale nie oziębny. Tak, nie oziębny. Tak zawsze zimno jest, jak Wojtek. Śnieżna biel, chłodna biel i czer. Próba kontrastu tak zwanego. Wojtek jest zimą. Porą zimą, która powinna nosić barwy mocne, wysycone, kontrastowe. Mógłbyś nawet zmienić kolor włosów na ciemniejszy, ale jak będziesz chciał obrabować bank, pamiętaj, nie ubieraj się w czerń, ponieważ każdy sporządzi twój portret pamięciowy. Nie założę ten dres, o którym mówiłem. Prosimy drugiego Wojtka. Ja już siedzę. Jaki jestem? Wojtek, rewelacyjna koszulka, po prostu świetny róż, piękny. Oczywiście. To jest róż właśnie dla ciebie. Jest... Gorana Bregowicza, to ja jeszcze muszę tylko dowiedzieć się, co jest. Więc tak, Goran Bregowicz dzisiaj jeszcze wieczorem zagra w Poznaniu, jutro będzie w Operze Leśnej w Sopocie, później pojedzie do Szczecina, do Zamku Książąt Pomorskich, następnie uda się do Wrocławia, do Hali Ludowej, a zakończy 27 i 28 w Warszawie w sali kongresowej. Wybierzemy się, prawda? A, oczywiście. Teraz będą gry komputerowe, a zaraz po nich nasz materiał. Słuchajcie, byliśmy na Mistrzostwach Polski DJ-ów w miksowaniu sportowym i tanecznym. I właśnie to był nasz materiał pierwszy, więc wszyscy jesteśmy tak z niego dumni, że nie możemy doczekać po prostu. Już, szybko. Witamy, jesteśmy na Mistrzostwach Polski w DJ-owaniu, które są zarazem eliminacjami do Mistrzostw Świata, które odbędą się gdzie? W Paryżu 19 października. Będzie tam rywalizować 40 DJ-ów z różnych krajów i różnych kontynentów.
chwilą skończył się występ DJ-a Jędrusia, którego mamy tutaj z nami. Przeżyliśmy go, ale ledwo. Było bardzo gorąco, cali jesteśmy mokrusieńcy. Powiedz nam, Jędrek, jak oceniasz dzisiejszą imprezę? Słuchaj, ta impreza w zasadzie dopiero się rozpoczęła. Aczkolwiek jest to pierwsza impreza tego rodzaju, gdzie odbywają się jednocześnie mistrzostwa DJ-ów do tańca, jak i w miksowaniu sportowym. Jak wygląda sam konkurs? Na czym polega? Bo słyszeliśmy, że są jakieś losowanie płyt, coś takiego. W eliminacjach, jeżeli chodzi o właśnie miksowanie do tańca. DJ-e przygotowywali swoje własne programy, które przygotowali wcześniej w domu, nie wiadomo gdzie jeszcze tam. Natomiast w finale, na 2-3 godziny przed rozpoczęciem finału, oni losowali płyty. Były udostępnione, powiedzmy, tam 200-300 tytułów, ja w tej chwili nie wiem dokładnie. I spośród nich każdy losował dla siebie program 20-minutowy. Jest to o tyle dobre, że wtedy widać na żywo faktycznie, jak dzisiaj pracuje, nie jest to przygotowane. Jak gdyby z marszu, tak to można krótko nazwać. Interesujesz się w ogóle tym, co się dzieje, jacy DJ-e grają, o co grają i w ogóle? To znaczy, jacy, to może za bardzo nie, ale co, to tak. Ważne, żeby było szybkie i żeby waliło tak, że aż czacha pęka. Przyszedłem po prostu, żeby potańczyć i się dobrze bawić dzisiaj. Dla DJ-ów, czy oni są po prostu wszyscy samoukami? No nie ma szkoły jako takiej dla DJ-ów w Polsce i właśnie między innymi po to jest nasze zrzeszenie, które po prostu dba o to, żeby zajmować się DJ-ami, tymi samoukami, którzy mają talent, na przykład poprzez organizowanie kursów. Jak pan ocenia tych DJ-ów polskich, którzy są z nami tutaj na imprezie? No jeszcze nam może daleko do tej światowej czołówki. Myślę, że takim sporym sukcesem by było, gdyby wreszcie któryś z polskich DJ-ów, być może ten, który dzisiaj wygrał, dostał się do finałowej szóstki, bo finał Mistrzostw Świata to jest sześciu najlepszych, którzy potem walczą o Mistrzostwo Świata.